Damian Mieczkowski, można powiedzieć, że w końcu ten wymarzony debiut w KSW nieco odwleczony, ale chciałbym zapytać, jak ty spożytkowałeś ten okres od stycznia, kiedy za ciebie wszedł André Langen? Musi być poddanie, Filip! Dość niefortunnie wypadłem w styczniu. Ja przeszedłem operację, miałem uraz, także taka życiowa lekcja też, która troszeczkę nauczyła mnie pokory odnośnie swojego ciała. A ja spożytkowałem dość mocno, bo tak naprawdę już w połowie stycznia wróciłem na zgrupowanie reprezentacji 12 dywizji zmechanizowanej w MMA. Także przetrenowałem cały ten okres. W lutym wystartowałem na Mistrzostwach Wojska. Stoczyłem jedną walkę, którą wygrałem tam w niespełna minutę, chyba 50 sekund walka trwała. Ale postanowiliśmy z trenerem, że z Tomkiem Stasiakiem, którego serdecznie pozdrawiam, że nie idziemy dalej, zostawiamy to, bo ta kontuzja jeszcze nie była do końca zaleczona. No i co? I potem były Mistrzostwa Polski w jiu-jitsu brazylijskim, w brązowych pasach udało mi się zdobyć złoto. Mistrzostwa Polski ADCC też udało mi się zdobyć złoto, także cały czas byłem w tym treningu i szykowałem się tak naprawdę na ten debiut wymarzony, który będzie już w sobotę. No, ja mam takie zdanie, że nie udało ci się, a po prostu zdobyłeś ciężką pracą. Chciałbym jeszcze, żebyś nawiązał troszeczkę do tej szalonej walki na Armia Fight Night, jeśli oczywiście możesz zdradzić te kulisy, bo słyszałem, że było ostro i było przede wszystkim nerwowo, ale wyszedłeś z tego obronną ręką. Tak, było nerwowo. Pierwszy powód, no to wiadomo, zmiana przeciwnika. Ja szkowałem się pod Lazara bodajże, tak? Psycholazar. Dzień przed ważeniem wypadł mi, także decydowaliśmy się na Kamila Menkala. Ja wiedziałem, że to jest bardzo mocny chłopak, też żołnierz, pozdrawiam go serdecznie, także tego game planu nie mogliśmy ustalić, no ale byłem dobrze przygotowany, no i ten taki horror to się praktycznie odbywał pół godziny przed walką na sali rozrywkowej. Zerwałem wiązadło w stawie skokowym, noga poszła mi do tyłu. I co? I wstałem po tym upadku, po tydzień nie byłem w stanie chodzić, poruszać się, bo ta noga mi latała na boki, zatypowaliśmy tą nogę, no i postanowiłem jednak, że wyjdę do tej walki, na raz, że była to moja publiczność koło Brzeska, a poza tym byłem tak zdeterminowany, że nawet i z pękniętym kolanem sądzę, że wyszedłbym i podjąłbym po prostu rękawice, a wiedziałem, że będzie ciężko, bo Kamil postawił mi mega trudne warunki, zaskoczył mnie, nie przypuszczałem, że będzie chciał iść w moją taką, powiedzmy, teraz dominującą płaszczyznę, czyli parterową. Zdecydował się na ten ruch, także no zaskoczył mnie, także walka była ciężka. To chciałbym jeszcze dopytać o te Mistrzostwa Polski służb mundurowym, Wojska Polskiego. Jaki jest poziom, czy to jest duży przeskok pomiędzy takimi typowymi galami zawodowymi? Nie, poziom jest bardzo wysoki. Eliminacje odbywają się we Wrocławiu, w Akademii Wojsk Lądowych. I tam jest poziom zróżnicowany, ale tak połowa tych chłopaków są to zawodowcy, którzy biją się zawodowo. Więc tak naprawdę bijemy się tam do finałów. Finały mamy potem przeważnie w odstępie 2 miesięcy już na gali finałowej, w formułach semi-pro, ale na dystansie 3x5, czyli bez żadnych ochraniaczy. I one odbywają się na żywo w telewizji, także tam już te walki są naprawdę na mega, mega wysokim poziomie. Ja miałem zaszczyt 2 lata temu uczestniczyć w takim finale w Gold Api. Pierwszy raz brałem udział w takim evencie, no i naprawdę to robiło wrażenie. Komu w tej walce z Borysem Dzikowskim będzie łatwiej? Borys zdobył bardzo cenne doświadczenie, ale ty z kolei mogłeś obserwować jego walki, to też pewnie wychwyciłeś więcej elementów, to też jak uważasz, kto tutaj więcej zyskał na tym fakcie, że ty wypadłeś? To znaczy obserwacja obserwacją. Borys też pewnie będzie tam analizował ze sztabem swoim szkoleniowym, no a ja oczywiście też go rozpracowywałem na czynniki pierwsze, jest to normalna sprawa, ale to tak będzie weryfikacja, jak się zamknie ta klatka po pierwszych akcjach, zaczniemy się pewnie czytać, zobaczymy po prostu kto jakiej jest danej dyspozycji, może nie tyle co fizycznej, bo jesteśmy dobrze przygotowani, ale bardziej psychicznej i mentalnej. Także to weryfikacja tego tak naprawdę odbędzie się już w sobotę. Czy coś jest w plotkach, które gdzieś tam się pojawiały, że KSW planowało, może jeszcze planuje właśnie galę w twojej miejscowości? Słyszałem te plotki. I co, wiesz coś więcej? Nie, ale słyszałem. Słyszałem te plotki i no nie ukrywam, że no dla mnie byłoby super, tak? Walczyć u nas w Kołobrzegu,
na największej europejskiej federacji, a nasze miasto jest atrakcyjnym miastem, nie ma co ukrywać. Tutaj jak była ta armia, no to się odbiło mega takim pozytywnym echem. Przede wszystkim też taki był fajny evencik jak Ważenie, ono się odbyło koło mola. Także było cieplutko, ludzie mieli dostęp, hala też była pełna, także no, ale to mówię, tutaj trzeba pytać się już właścicieli dyrekcji Federacji KSW. No, musi być ziarno prawdy w tej historii. Gdzieś tam ziarno jest na pewno jakieś. To wspólne to też gala nad morzem jednak, no ale pytanie, czy troszkę kibiców udało ci się zgarnąć, żeby przyjechali dopingować? Tak, troszkę tak, no 60 biletów sprzedałem. Też nie chciałem brać więcej biletów, bo chciałem się skupić stricte już na przygotowaniach, odciąć się po prostu. Wziąłem dla tych najbliższych, one się dość szybko rozeszły, także w sobotę będzie mała grupa kołobrzeskich kibiców, rodzina, przyjaciele z wojska, z miasta także. Jakiś taki stresik przed debiutem jest? No właśnie, kurczę, nie. To dobrze czy źle? Nie wiem. Nie wiem, no na pewno będzie jakiś stres. Tylko głupi się nie boi, taka jest prawda. No, ja muszę być tam skoncentrowany. Wiem, co mam robić, wiem, jak przepracowałem ten okres, wiem, na jakich po prostu elementach muszę się w walce skupić. I stres, zawsze, każdy ma stres, to jest normalne, tylko pytanie, czy on motywuje, czy on paraliżuje, bo to są dwa aspekty właśnie. No, mnie na razie ten stres, sik, motywuje. A to by tak dalej, to dopytam jeszcze o ten akcent wojskowy, no bo nie jesteś w sumie jedynym żołnierzem, który będzie się tu bił, więc pytanie, czy taka braść żołnierska za gdzieś tam kibicujesz Czarkowi? Tak, akurat w walce z Damianem ja nie... No tak, de facto tak. No. Tak? Nie zrobił chyba tam całego okresu służby. Mówimy, okej, okay, no, okej, okay, ale to chyba bodajże w WOT-ach, tak? Czy? To już pytanie do ciebie. Nie, przepraszam, tak, Damian jest byłym żołnierzem, ja przepraszam, tak. Dokładnie. Emerytowanym żołnierzem. Nie emerytowanym, bo nie odsłużył z tego całego okresu. Nie odsłużył chyba, ale jest już powiedzmy byłym żołnierzem. No akurat tak, Czarek jest też żołnierzem, on tylko że on ma furażerkę, ja mam beret. O, tak to się po prostu nas różni, ale oczywiście jest ta brać, tak mi się wydaje, oczywiście typowo stricte mundurowa, także akurat w tej walce ja mu kibicuję. To Damian, jeszcze powiedz w kwestii mentalnej, bo przebyłeś tak naprawdę różne plansze, walczyłeś na dużej gali jak Armia Fight Night, mówiłeś też o Mistrzostwach Polski Wojska Polskiego, to też co czuje zawodnik w tym ostatnim momencie, kiedy wychodzi do klatki, bo Kamil Łebkowski zdradził mi kiedyś, że on się stara właśnie wyluzować, a jak to jest w twoim przypadku? Ja staram się być skoncentrowany, nie dopuszczać negatywnych myśli, ja tych myśli nie dopuszczam już tak naprawdę od 3 tygodni przed walką, są to tylko pozytywne aspekty. Staram się widzieć tylko swoje pozytywne strony, a przed wyjściem do klatki jestem totalnie skoncentrowany i skupiony na tej robocie po prostu. Od pierwszej sekundy do ostatniej. To tak bym zahaczył o ten temat, bo no głośno ostatnio się w MMA zwłaszcza mówi o tym przygotowaniu mentalnym. Pojawia się troszeczkę rola psychologów sportowych, tych coachów mentalnych. Jakie ty masz podejście do tego? No bo wiem, że jest dość skrajne, bo Janek Błachowicz czy Mamet Khalidow bardzo sobie cenią wsparcie. Chociażby Daria Albers, wielu zawodników korzysta czy z jej pomocy, czy z innych osób, ale też wiele osób krytykuje, że to są czarownice i nic nie wnoszą, więc jakie ty masz podejście? Ja nie korzystam z pomocy psychologów, jestem sam sobie psychologiem. Na razie jest to pozytywny oddźwięk. Jeżeli miałbym oczywiście jakieś problemy, no, sądzę, że mógłbym ewentualnie z takiej współpracy skorzystać, ale radziłem sobie przez całe życie ze stresem sam, nauczyłem się z tym radzić w różnych sytuacjach swoich życia, tych pozytywnych i w tych negatywnych, także ja nie mam 18 lat, także potrafię, że tak powiem, tą swoją psychikę jakoś tam w miarę solidnie ukształtować, żeby po prostu być skupiony tylko i wyłącznie na tym jednym celu. Taka żołnierska dyscyplina pomaga w przygotowaniach, w treningu, właśnie też z tym radzeniu ze stresem? Tak, przede wszystkim taka dyscyplina i sumienność, tak jak powinno właśnie być w Wojsku Polskim. No i to też działa na pewno na plus. Mówisz, że nie masz 18 lat, to też troszeczkę relatywnie mniej masz tego czasu na toczenie walk. To też, czy chciałbyś budować swoją karierę tym torem takim troszeczkę bardziej ryzykownym, czy też podejmować takie wyzwania w podobnym do ciebie rekordzie, jak Andre Langen, czy właśnie Borys Dzikowski? To znaczy, ja mam 34 lata, biłem się ponad 15 lat amatorsko. Na Mistrzostwach Świata w kickboxingu i MMA, także mam dużo startów. Na zawodowstwo ja się nie chciałem dać namówić. Dałem się namówić 2 lata temu,
Wcześniej już moi znajomi mówili, że przyszedł na walki zawodowe, ale nie chciałem, bo po prostu ciężko było mi to połączyć wtedy z pracą. Odkąd zacząłem też służyć w wojsku, jakoś to się bardziej ukształtowało. A odnośnie walk, jest mi to pojęte, naprawdę. Jeżeli dostanę propozycję walki z zawodnikiem z wyższej klasy, wyższej półki, pod kątem rekordu, to ja taką walkę przyjmę. A jeśli chodzi o walkę z Andre Lange, to nigdy bym tej walki nie przyjął, bo jest to mój przyjaciel. Także. No faktycznie, to przepraszam, to moja... Także nigdy bym tej walki nie przyjął, nikt by mnie do tej walki nie zmusił, żebym musiał wyjść i bić się z Andre. Faktycznie, Andre nam w styczniu wspominał też na Media Dayu o tym. Tak, także jest to wykluczone z mojej strony. To pytanie, żałujesz, że właśnie tak późno dałeś się namówić na te zawodowe walki? Nie żałuję. Nie, bo wtedy też nie byłem gotowy na to może mentalnie. Miałem troszeczkę inne priorytety w życiu. To wszystko zmieniło to ten moment, w którym przede wszystkim poznałem moją żonę. Wzięliśmy ślub i urodziło mi się dziecko. Tak naprawdę to mnie o 180 stopni do góry odwróciło. Zacząłem troszeczkę inaczej patrzeć też na swoje życie i wtedy po prostu powiedziałem sobie, że biorę się za te treningi bardziej profesjonalnie, ale jednak nie chciałem bić się zawodowo. Ale pod wpływem impulsu chwili podpisałem kontrakt, zdecydowałem się i no nie żałuję, no bo jestem tutaj, gdzie jestem, także. Kto się najbardziej przyczynił do tego, że jednak się przekonałeś do tych zawodowych startów? Żona czy? Żona. Zdecydowanie żona. Po prostu jakąś taką stabilizację złapałem w życiu, takie ciepło rodzinne. Mam możliwości, ona mnie wspiera, no bo to różnie jest wiadomo z kobietami, ale akurat ona dzielnie znosi te wszystkie trudy, te moje wyjazdy na zgrupowania, na treningi. Także też za to jej serdecznie dziękuję i ona była takim chyba głównym czynnikiem motywującym do tego, żeby właśnie starać się o bicie zawodowo. A to, że się tutaj znalazłem, no to tak naprawdę no nigdy tego nie przypuszczałem, także spełniam swoje marzenia. Wspomniałeś o dziecku, to pytanie, czy jest coś w tym stwierdzeniu, że ojciec bije dwa razy mocniej? Nie dziecko. Nigdy w życiu. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Za dziecko na pewno. Jakby stała się jej krzywda, na pewno. To myślę, że wyczerpaliśmy temat. Taka żona to skarb, także na pewno będzie ściskać w sobotę kciuki. Życzymy tobie oczywiście powodzenia, no i baw się dobrze przede wszystkim, bo to jest lato, czyli najpiękniejsza chyba pora roku. No wakacje, także połowa mojego urlopu już minęła. No co, to praca, bardzo aktywny urlop, mega aktywny urlop, także zostanie mi jeszcze chyba 2 tygodnie po walce, żebym z żoną wyjechał, może troszeczkę coś zjadł innego, może coś niezdrowego, jakiegoś burgera, pizzę. Dziękujemy. Dziękuję ślicznie.